Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpy, to jest już kolejny odcinek z Ryzen. I dzisiaj, co możemy takiego zrobić jeszcze? Poza tym, że pozbieram jakieś śmieci, no jakaś kolejna torba na narzędzia. Jeszcze ze 13 muszę takich zebrać. Ciemno tu jest strasznie, przespałbym się. Już by mi było lepiej. O, to jakiś kuferek, ale już nie będę go kradł. Tylko chcę wejść do domu i się przespać. O to mi tylko chodzi. Do rana. Okej. A zaraz, jeśli mam telefon, albo miałem. A w sumie na intuicję, przecież będę nagrywał. Dobra. Co możemy dalej robić? Zaległy raport do Rudolfa. A gdzie ten Rudolf jest? Takie pytanie. Mapa zadania. Aż taki kawał drogi? A może jakieś inne zadanie? Mapa zadania. To jest Ignatius. O, przejdziemy się do Belszwura. O, pomóż wojownikom zakonów w mieście. Dobra, możemy iść, tylko muszę patrzeć dokładnie, gdzie idę, żebym nie zagubił się gdzieś przypadkowo. Pozbieramy sobie jakieś śmieci po tych gnomach. Nawet niezłe tu miasto to jest, powiem wam szczerze. Chyba mogłem się tutaj od razu przejść. A tak to, żem poszedł na bagna. Wow. Tak, żebym poleciał, że nic mi się nawet nie stało. Dobrze w ogóle idę? Pewnie, że idę. To jakiś grobowiec jest. Może wbiję. Zobaczymy, może coś ciekawego się znajdzie. Wezmę sobie pochodnie. Już mi wszystko lepiej widać. Dobra, idziemy tu na własne życzenie. Tego muszę uważać. Co się stało? Jakiś... No, ten pierścień nie działa. Jakiś grzyb. Jakiś ołtarzyk tu jest, tylko tu nic nie ma. A to jakaś klatka. Nawet wrota to są. Ale nie otworzą się. Dlaczego? Aha, trzeba ten w przełącznik strzelić. Jak mnie mam. Wow! Dobra, podnoś tam pochodnie i idziemy. O, w mordę! Dobra. Chodź tu. Dobra. Zaryzykuj. O kurde, jakiś świerszcz! O kurde. Nie, ja się... Nie dam rady. Ja cię kręcę, w co ja się wpakowałem? Ja stąd spieprzam. Wali mnie ta pochodnia, ja nie chcę ryzykować życiem. Ja pieprzę. Co tam w ogóle jest? To coś mnie goni, fuj. Pomocy, help. O dobra. Zajmij się nim. Dobrze. A ja będę musiał coś zjeść. Nie! To coś mnie zabiło, kurde. Jakie gnoje. Dobra, ja tam nie idę nawet. Nie będę się starał iść do tego grobowca, bo mnie normalnie zabije. Świerszcz bojowy, kurde. Kiedyś miałem świerszcza w domu przez 3 dni. Nam ciągle świerszczył. A to już naprawdę kupę lat temu to było. To jakiś pniak jest. Aha, można na nim siedzieć, super. Rzeczywiście interesujące. Aha, dobra, super. Pogadam sobie z nim. Czyli on nie jest jakiś tam ważny, ale dobra. Ja bym bardziej się zainteresował tą misją niż świerszczem. Wulkaniczna twierdza.
Dobrze, idziemy do tego Belszwura. Żebym tylko nie przeoczył jakiejś drogi. Ale naprawdę nie jest bezpiecznie, z tego co ja widzę. Muszę patrzeć, czy idę cały czas dobrze i czy nie gubię się. Tam jakieś stworzenia pewnie są, ale nie będę tam szedł, bo znowu zginę. Tam jest miasto. Dobrze, to idziemy do tego miasta. Właściwie tam jest ta bitwa. Tam trzeba rozegrać korzeń many. Coś jeszcze mogę tu wziąć? Interesujące. O, dobra. A, takie wilki to ja na hita zabijam, dobra. Już miałem na myśli coś gorszego niż wilk, ale dobra. Już nie mam się czego bać. A to jest kolejna roślina, jagódka. Zobaczymy, co jeszcze nam się przytrafi w tym odcinku. Poza tym, że nasz jakiś świerszcz ubił, no to nie wiem, co jeszcze. Wywłócznik, świetnie. Wszędzie jakieś rośliny, to je pozbieramy. O, kolejny wilczek. O, już jest para wilków. Dobra, ten mnie tu otoczył. O kurde, ten to jest mocniejszy. Mocniejszy typ wilka. O kurde. O jest. Goni mnie. A, to jeszcze jak. Zostawiłbyś mnie w spokoju. Albo dałbyś mi się przynajmniej wyleczyć. A tam jeszcze jest gnom. Już w ogóle ekstra. Już przestał mnie gonić. Drani. Kurde, rzuca we mnie. Gnomiasty. Dobra, ja chcę sobie coś zjeść. O, 20 życia. Świetnie. No nie mam żadnych mikstur. Szkoda. Szkoda wielka. Dobra, to jeszcze sobie coś zjem. Jeżeli mam coś na zbyciu do zjedzenia. No to tylko rośliny mogę wyjadać. Nic więcej mi nie pozostało. Coś mocniejszego. Lipa. Ojej. Będę miał problem. To nie mały. Dobra, tyle mi musi wystarczyć tego życia. A ja będę musiał z czymś walczyć, to będę walczył. Lepiej będę miał zawsze miecz w pogotowiu, bo wtedy będę miał większą pewność, że go mogę zaatakować. Tylko muszę zacząć te uniki też robić, bo kurczę, no nie mogę się przyzwyczaić do tego, żebym robił uniki. Tam jest ten wilk. No jest, jest. Gdzie on jest? O, jest! No, come on. O, to było niezłe. O, widać, że już się przystosowałem do tego. Ale do czasu. Muszę dużo tych uników robić. Bo one chyba pomagają właśnie w czasie walki. Dzięki czemu nie będę miał najmniejszych problemów z pokonaniem czegokolwiek. Dobra, ubijmy tego żądło szczura. A dobra. Kolejne stworzenie ubite. Sobie weźmiemy znowu tą pochodnię i idziemy w końcu tego miasta. Czekaj. Tam są wilki, nie? Trzy głodne wilki. Nie trafiłem. Świetnie. O, ile mu to zadało. Dobra. O kurde, dobra, dobra. Wracamy do miecza. Co? Nie, więcej wilków? O kurde. Dobra, ja bym spieprzał.
na moim miejscu przynajmniej. Ten się objada wilkiem. Kurde, stado stworzeń mnie goni, spieprzam. A ja spieprzam. Kurde, tam jeszcze jakieś ptaszyska są. Wszystko mnie goni, widzicie. Nie, to ptaki, nie, ja nie ogarnę tego. Wszystko mnie naraz będzie gonić. Dobra. O jest. To co? O jest. Kurde. Są jeszcze gorsze poczwary. Ja w ogóle dobrze idę? Coś czuję, że nie za bardzo. Jezu! Co tu się stało? What the... Nie, aż tutaj? Kurde, dobra, nie przemyślałem znowu tego. A ja miałem iść do miasta, tak to, nie wiem, biję się z wilkami, które mnie zabiły. Świetnie. Idę stąd, idę. Już nawet nie mam ochoty już na takie pierdoły. Dobra, tylko idziemy tam, gdzie trzeba. Ja miałem iść do miasta, ja się kierowałem w drugą stronę. To się nie dziwię, że tak skończyłem. Cały czas idę w tą stronę. Chociaż mogę napotkać zagrożenie, jak mnie mam. Ale je ubijemy. Kurde, tam są trzy takie oślizgłe latające. O, wilki. Dobra. O, to było epickie. Nawet. Więc to akurat mi wyszło. Mamy kolejne stworzenia. A wiecie co, będę śmielszy i je ubiję. O kurde. Kurde. Dobra. O jest. Dobra, ubity. Kurde. Jakaś miksturka by mi się przydała. Kupiłbym sobie jakąś. Tylko boję się, że po drodze mogę znowu się nabawić jakichś stworzeń, które mnie z pewnością zabiją. Albo będę miał farta. W ogóle dobrze idę? No teraz to coś jakoś, no nie za bardzo. A jak tam pójdę? Nie, są dwie strony. Dobra, to się przejdę w tą stronę, ale już będę unikał stworzeń. W miarę przynajmniej. Dobra, w dupie mam te stworzenia. Chcę jak najszybciej dojść do celu. I to jest moje zadanie. Dojść do miasta i pomóc zakonowi. Kurde, co to za ptaki? Sępy, oczywiście. O, tu już mamy chyba tą fortecę. Okej, już jestem po małym cięciu. I już jesteśmy na miejscu. Zjemy sobie jakieś mięcho porządne. Żebyśmy po prostu przetrwali tą dzicz. Okej, możemy iść. Rekrut. Witam. I see that you have entered. Ta. You now. Well, I am. Go. No one can enter. You can't. No one. Co? Chyba se jaja robicie. We can talk when you have business. Now be about yours. No to świetnie. To ja się dostanę w drugą stronę. Chociaż ta druga... Co się ze mną stało? What the f... O! Tu coś jest.
Kurde. Niedobrze. To jestem zły w tej chwili na to, że... Aha, gówno jakieś, świetnie. No dobra, pozbieramy sobie takie śmieci. Mogą się przydać. Ekstra, 10 expa. No wiecie co, tą pochodnię schowam, bo mi jest niepotrzebna. That's not necessary. Albo ją wrzucę do wody. Aaaa! What the... O fuj! To mnie coś zjadło! O kurde! Ja cię kręcę, co to było? Cały się zdygałem trochę, powiem wam szczerze. No bo to było zaskoczenie! What the fuck, kurde. Stalowe, surowe stalowe ostrze, super. Żart. Aha, dobra. Fajnie. Liczyłem zawsze na coś takiego. Kurde, ale co to było za stworzenie? Powiedzcie mi, to już naprawdę przekroczyło wszelką granicę. A, pozbieramy sobie te śmieci. Przeszukamy sobie to morze. Omułek. Nie, ja już więcej tam nie wchodzę. To są chyba jakieś żarty. Po prostu żarty. Zbieramy sobie. Czemu by nie? O, może zawalczę sobie z tobą. Chodź tu, sępie. No, come on, come on, come on. O, ty. Sępi draniu. No, chodź tu, chodź tu. Niech cię, diabli. Wow, ale dostał. Ładnie. Trochę mi się oberwało, nawet bardzo. Dostaną się tu? A, cwaniaki. Fane są te sępy. O, dobrze, jeszcze jeden. O kurde, nie! Niech to. O, to był autozapis. To dobrze. Akurat tutaj. Ojejciu, nie dbam w ogóle o to, żebym w jakikolwiek sposób przeżył. Ale tutaj jak widzę, nic nie ma tu ciekawego. Nie, zaraz. Nie, znowu tu. To może jakaś inna misja. Bo tutaj to chyba się nie dostaniemy zbytnio. Severn. Mhm. Dobra, do tego Severyna się przejdę. Tam do miasta to chyba nie mam jeszcze wstępu. Nie wiedzieć czemu. Jakbym coś złego zrobił po prostu. O! Wskoczyłem sobie. Der. Co to się dzieje? Mhm. O! Ćmamy grobowe. Dobra, spoko. Mogę się nimi zająć. Dam z nimi radę. Dobra, ciachamy, dzielny mały krawiec. Jeszcze 6. Dobra, z tym zadaniem nie będę miał problemu, gdyż je posiekam.
lol. Obrzydliwe są te stworzenia, o kurde. Dobra, ja bym coś jeszcze wszamał, zanim ruszę na dalszy bój. Ja mam tylko mięso, super. Wybornie, normalnie. A te ćmy coś mają? Pył ze skrzydeł. Rzeczywiście. Interesujące. Ale nabiorę tutaj więcej expa, tak? To będę gdzieś się szwendał, to polegnę. Dobra, idziemy. Nie ma czasu. Czemu mi się tak ekran trzęsie? Nie ogarniam tego. Dobra, mamy tu kolejne ćmy. Ej! To nie było fajne. Dobra, jeszcze dwie. Ostatnie, dobra, chodź, come on! Yeah. Okej. Nie, świetnie, wykonaliśmy kolejne zadanie. Które, no, nad wyraz nie było trudne. Sprawiało ono zatem jeszcze przyjemność. Z tego, że wykonałem jakiegoś questa. Dobra, możemy ruszać do Derego. Oddać misję i zebrać trochę expa. Świetnie. Już. A jakaś zapłata będzie? That's great. I'm Derry. That's... Derry. O! 25 sztuk złota. Ej, ty chodzisz po ogniu, wiesz? Kurde, myślałem, że dostanę coś lepszego, ale dobra. Kto to? Ruben. Hey, but what you... That's great. No. Oh, yeah. O, dwie stówki, kurde, ładnie. O, pohandlować ile złota, kurde, to jeszcze więcej nazbieramy. O kurde, cena w sprzedaży 60. A sprzedam. Kolczasta maczuga sprzedaję. Wszystko co mi tutaj niepotrzebne, to ja sprzedaję. Coś jeszcze. Ta, bełtys posprzedaję. Jakieś złomy, śmieci niepotrzebne. Ta, pyłki też. Ząbki też. Żądło. Stary dysk, aha, nie na sprzedaż. Kurde, wiele rzeczy jest tu nie na sprzedaż. Cebula. Kurde, nie, no nie mogę. Dobra, to dokonujemy wymiany. O, potionki sobie mogę jakieś pokupować. A wydam te 300, ale będę miał przynajmniej porządne potiony. Jakieś strzały. A wydam. 400 wydam, ale opłaci się. Bo będę miał nie dość, że dużo strzałek, to dużo też potionów przy tym zejdzie. Dobra, dzięki. Wielkie. Tak, idę stąd, spokojnie. Kurde, nie denerwuj się, człeku. Dobra. Sprawdzę, czy mogę sobie z nim pogadać. Nie. Nie mogę. Kolejna misja. To jest znowu pewnie Erlan. Biblioteczki. Aha. Taylor. Dalman ci ufa. Gdzieś bliżej jakieś misje. A to może się przejdziemy tutaj. Severin. Dobra, ja bym się przeszedł. O, jeszcze tutaj. I bym za chwilę skończył odcinek. No bo takie łatwe to od razu nie jest, że. Teraz tu jeszcze był jeden gnom, którego wcześniej też przeszukiwałem, ale wtedy ginąłem. Kurde, wywaliłbym tą pochodnię w ogóle, bo ona mi jest niepotrzebna. Po nic. O, żądło szczur. Chodź tu. O ty. Odważny, cwany.
Mały draniu. O kurde. Aj, 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 aj. No patrzcie, jeszcze mi jest ciężko z tym. Ale będę się starał jakoś to ograniczać. Takie lamienie. We włócznik. Dobra, dobrze, ja to w ogóle idę? Dobrze. Pogadamy co nieco, bo jakiś koleś sprzątacz chciał jakąś zmianę. I da to już dawno dosyć. No i poproszony zostałem, żebym znalazł jakąś wymianę. Czyli jakiegoś zastępcę. Dobrze, idę. Zbieram dalej roślinki. I będę te misje wykonywał. O, autozapis. Dobrze, że mi się trafił taki autozapis. O to co? Szalej druida. Dobra, tu mamy tego Taylora. Dobrze, idziemy już. To spokojnie. Tam mamy żądło szczura, którego nie będę męczył na siłę. Dobrze. Kurde, Dalman ci ufa. A, to trzeba jeszcze wejść do klasztoru. No nie przewidziałem tego. Bryn. Jakie bestie? Kurde, znowu kolejna misja. Czyli dostałem jakąś nową misję. Bryn, bryn, bryn. Jest niebezpieczeństwo. Czają się potwory. Po bliżu posterunku, mówisz. Santiago. Gdzie ty widzisz te stworzenia? Bryn. Tu? Tu niby widzisz te stworzenia. O kurde, trochę upadłem. Ale nie aż tak bardzo. Jeszcze te gnomy tu są. O kurde. No już aż się boję cały. Tam jest duże stado tego. Kurde. Takie małe zaskrońce. Dobra. Jep, dobra. Zaraz jakieś zadanie wykonam. Kurde. Kurde. Już mi się obrywa. O Jezu, jak zwykle wszyscy. Nie! Ja cię kręcę. No to chyba są jakieś jaja. Nie, wykonam jeszcze raz to zadanie i zakończymy odcinek. Już naprawdę, bo no to było tak banalne, że to się da zrobić. Tylko po prostu... Ja musiałem zaskoczyć z tej górki, no i zrobić z siebie pajaca. A może od razu zabiję te gnomy, żebym miał to już z głowy i za sobą. To nie tu, ani nie tam. Ale chcę je szybko powybijać. Więc też tak... Ach, też tak zrobię. Sorki, ale czasami mi się plącze język. To już tutaj, dobra. Pięknie. Kurde, zablokował. O jest, nie, nie. Jakie to jest żałosne. Takie małe za skrońcem nie biją, nie. To jest aż wstyd. To jest aż wstyd. Dobra, on sobie może kicać. Ja chcę wypić szybko miksturę.
pito, chlej, dobra, już cię mogę tłuc. Kurde. Dobra. No chodź, come on. Pale się trzęsie. Jep. Tak jest! Pięknie. O to mi chodziło. Jezu, ile się musiałem z nimi męczyć, z takimi małymi gównami. O, jeszcze tu to przyszło. O kurde. Dobra. Przyszło jeszcze to, żeby coś sobie pojeść. Dobra, tam jeszcze była jakaś skrzynia. No szybko ją przeszukam i po prostu zakończymy odcinek. Jeszcze porozmawiam sobie z tym Brynem. Oddam mu misję. Okej. Jakiś pierścień, ale pewnie coś z magią. Zapewne. Dobra. Oddamy mu tą misję. Nie wiem, ja zrobię jakieś cięcia. Powycinam jakieś fejle, żeby odcinek był nieco krótszy. Dobra, rozmawiamy sobie z nim szybko. Masz tutaj. Dziękuję. Dobra, my tu już zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.